Ślimaków z ogrodu ozdobnego czy warzywnego pozbędziemy się bardzo łatwo, sięgając po niebieski granulat, czyli potrutkę. Ale nie o tym jest ten film, tylko o naturalnych sposobach, co zrobić, żeby się pozbyć ślimaków, ale również wspomnę o tym, co robić, żeby ślimaków w kolejnych latach było coraz mniej. Decydując się na naturalne sposoby, warto je ze sobą łączyć. Dzięki temu mamy większą skuteczność. Oprócz metod, które Wam przedstawię na pozbywanie się ślimaków, warto też się skupić na tym, żeby ograniczyć ich liczebność w kolejnych latach. Zanim podejmiemy się walki ze ślimakami, warto wiedzieć, z jakim wrogiem mamy do czynienia. Ślimaki żerują przy sprzyjających im warunkach pogodowych, gdy jest pochmurno i wilgotno. Żerują również nocą. Unikają ciepłych, nagrzanych i słonecznych miejsc w naszym ogrodzie. Ślimaki gustują w różnych roślinach ogrodowych. Najczęściej na młodych roślinach wyjadają dziury w korzeniach i liściach. Uszkadzają zarówno rośliny warzywne, ozdobne, jak i rolnicze. Największych szkód dokonują ślimaki nagie. Pomrowiki plamiste, śliniki luzytańskie czy pomrowy. Ślimaki z muszelkami są raczej niegroźne. By walka ze ślimakami była bardziej skuteczna, warto łączyć ze sobą kilka sposobów. Według niektórych ogrodników najlepszą metodą jest stosowanie trutek na ślimaki. Uwaga! Oprócz tego, że trujecie ślimaki, to trujecie również zwierzęta, które żyją w Twoim ogrodzie i żywią się ślimakami. Znane są przypadki zatrucia psów i kotów. Trujemy w ten sposób ptaki i bardzo pożyteczne jeże. Jeżeli zdecydujesz się na ten sposób, to proszę Cię, pozbieraj wszystkie martwe ślimaki, by żadne zwierzę nie pożywiło się takim zatrutym mięczakiem. Najlepiej je zakop. Często polecane są metody, które nie do końca się sprawdzają, ponieważ mogą przysporzyć nam więcej problemów i zwabić jeszcze więcej ślimaków do naszego ogrodu, a są to różnego rodzaju pułapki. Pułapki, czyli dokładniej naczynka wypełnione na przykład piwem, drożdżami z miodem czy sokiem z winogron. Pułapki tego typu zwabiają ślimaki z okolic, ale po drodze do Twojego warzywnika może się okazać, że grządka ze świeżo posadzoną sałatą jest znacznie atrakcyjniejsza niż pojemnik z piwem. Wszystkie pułapki zapachowo-smakowe zwabiają ślimaki, ale powodują również to, że zamiast się złapać, to rozchodzą się po grządkach. Niektórzy zalecają posypywanie ziemi solą. Nie róbcie tego. Sól niszczy rośliny oraz glebę. Na forach ogrodniczych niektórzy polecają wysypywanie rabat igliwiem oraz szyszkami. Ten sposób rzeczywiście działa, ogranicza w pewien sposób występowanie ślimaków, ponieważ podłoże, po którym się przemieszcza, nie jest dla nich zbyt przyjemne. Idąc tym tropem, wiemy, że możemy stworzyć pewnego rodzaju barierę nie do przejścia dla ślimaków. Oczywiście znajdzie się raz na jakiś czas jakiś skurczybyk, który przejdzie taką zaporę i będzie atakował nasze rośliny, ale wysypując ziemię wokół roślin, które najczęściej są atakowane przez ślimaki, popiołem, w znacznym stopniu ograniczymy ich występowanie. Popiół, węgiel ma właściwości hydrofilowe, wysuszające, co dla ślimaków jest bardzo nieprzyjemne. Kolejnym skutecznym sposobem jest obsypywanie rabat mączką bazaltową. Mączka bazaltowa ma formę pyłku, który przykleja się i oblepia ślimaki, utrudniając im w ten sposób przemieszczania się. Do obsypywania rabat, by ograniczyć występowanie ślimaków, polecana jest mączka ceglana, ale również fusy kawy z dodatkiem cynamonu oraz drobno potłuczone skorupki jajek, których ostre krawędzie są bardzo nieprzyjemne dla ślimaków. Możemy również wokół rabat układać gałązki róży. Najlepiej 2-3 warstwy. Musimy mieć jednak na uwadze, że wszystkie wspomniane wcześniej metody nie mają 100% skuteczności, zwłaszcza gdy popada, a wszystkie materiały zmokną, wtedy taka bariera jest łatwiejsza do przejścia. Ślimaki z naszych ogródków możemy odstraszać, sadząc rośliny nieprzyjemne dla nich, na przykład szałwie, lawendę, rozmaryn, nasturcję, kocimiętki czy krwawniki. W cieniste zakamarki ogrodów idealnie jako rośliny odstraszające sprawdzą się paprocie, jarzmianki czy bergenie. Możemy również sporządzić różnego rodzaju wywary, napary czy gnojówki, na przykład z gorczycy, krwawnika, czarnego bzu, piołunu, czosnku czy szałwi. Najszybciej jest zebrać wspomniane rośliny, wrzucić do wiaderka
kwiatka zalać wodą tak, by wystawała 5 cm ponad zioła, wstawić w ciemny zakamarek i w ciągu od 1 do 3 dni taką substancją podlewać grządki, ale możemy opryskiwać również rośliny, które najczęściej atakowane są przez ślimaki. Po 3 dniach taka mikstura zaczyna fermentować i nie jest dobra do podlewania roślin. Jeżeli chcemy podlewać, to pamiętajcie o prawidłowym rozcieńczeniu z wodą. Kolejną metodą, jeżeli mamy miejsce w ogrodzie, jest założenie rabaty z roślin uwielbianych przez ślimaki. Taka rabata będzie zwabiała ślimaki w jedno miejsce, dzięki czemu będzie nam łatwiej je wyzbierać. Dobrą pułapką na ślimaki, by je wyzbierać, jest gliniana doniczka ustawiona dnem do góry. Trzeba taką doniczkę dobrze nawilżyć wodą, zanim ustawimy ją na grządce z roślinami. Codziennie rano podnosimy doniczkę i zbieramy ślimaki. Możemy również położyć podstawkę do góry nogami, czy doniczkę plastikową, ale o jasnym kolorze, ponieważ czarna zbyt mocno się nagrzewa, przez co nie jest zbyt przyjemną kryjówką dla ślimaków. Na rabatach między roślinami możemy również układać liście chrzanu czy kapustę. Ślimaki je bardzo lubią i lubią się pod nimi chować. Warto do ogrodu zaprosić naturalnych wrogów ślimaków. By zaprosić ptaki do ogrodu, zamontujmy im poidełko. Przekopujmy i zagrabiajmy ziemię. Tym sposobem ptakom będzie się wydawało, że ziemia jest rozgrzebana, ponieważ znajduje się tam pożywienie. Więc pamiętajcie, by nie montować karmników, bo się rozleniwią. By zaprosić jeże, zbudujcie im domek lub pozostawcie gdzieś w ogrodzie sterty gałęzi oraz liści. Planując warzywnik czy rabaty bylinowe, warto je otoczyć roślinami odstraszającymi ślimaki czy takimi, których bardzo nie lubią. A będzie to na przykład barwinek, bluszcz, bodziszek, tymianek, czyściec wełnisty czy macierzanka. Grządki na podwyższeniu nie ograniczają występowania ślimaków, ale możemy stworzyć barierę, oplątując grządki drutem miedzianym czy blaszkami miedzianymi. Przestrzenie między zagonami możemy wysypać np. mączką ceglaną lub różnymi wapieniami, które nie są lubiane przez ślimaki. Na rabatach i grządkach warzywno-ziołowych sadźmy już dojrzałe rośliny. Młode sadzonki są idealnym pokarmem dla ślimaków. By ograniczyć liczebność ślimaków, musimy zadbać o porządek w ogrodzie. Wysoka, nieskoszona trawa i chwastowiska to idealne skrytki dla ślimaków. Dlatego często kośmy w ogrodzie. Zbierajmy skoszoną trawę oraz wypielone chwasty. Kompostowniki lokujmy z dala od warzywnika. Posprzątajmy kamienie, cegły czy kawałki drewna. Stare deski też są idealnym schowkiem dla ślimaków. Zaleca się podlewanie roślin wieczorem, ale jeżeli pojawiły się ślimaki w Twoim ogrodzie, to podlewaj rośliny rano. Na glebach ciężkich i gliniastych ślimaki lubią składać jajka w spękaniach ziemi, dlatego jesienią przekopujcie grządki i rabatę. Przekopujcie na głębokość około 20-30 cm. Tym sposobem naturalnym wrogom ślimaków zapewnimy pożywienie. Jesienny i zimowy mróz uszkodzi świeżo złożone jajka. Taka wskazówka. Jeżeli zbierasz ślimaki, to rób to w gumowych rękawiczkach, ponieważ ich śluz może być bardzo trudny do sprania. Mam nadzieję, że film był dla Was przydatny. Jeżeli tak, to będę wdzięczna za posadzenie łapki w górę pod filmem. Polecam Wam ten film, na pewno będzie przydatny, a tymczasem przyjemnej i owocnej pracy w ogrodzie. Do następnego, pozdrawiam.